no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. Witajcie! Niedzielne przedpołudnie, czerwona kanapa się zapełnia, czego dowody mam na jednym czacie, na drugim czacie. Zbieracie się licznie, za co Wam bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że program będzie ciekawy. Zwróćcie uwagę, że w tym okresie takim około połowy marca mija nam 4 lata spotkań na żywo. To jest kawałek czasu, to jest 139 odcinków, dzisiaj jest 140 odcinek naszego spotkania na żywo. Świat się zmienił, my się zmieniliśmy, wszystko się zmieniło. No tak to w życiu jest i teraz przeczytam kilka powitań z czerwonej kanapy. Margarita, Anita z Łodzi, Last Friend, dzień dobry, słoneczny, Łagów pozdrawia, Stasia się pojawiła, Ewa z Gdyni, Migdałek, Joanna, Tomasz 8383, Katarin, Urszula, Węga z Łodzi, zimno dziś i pochmurno, ale mnie nadal ogrzewa atmosfera wczorajszego spotkania u Danusi. Wioleta, pozdrawiam serdecznie, łapki poszły w górę. Tutaj Tedul, dzień dobry w niedzielę, kawa już gotowa, czas odpocząć. Zofia, Katarzyna, Jolanta, Danusia się pojawiła, Stanisława, dzień dobry z wiecznego Wrocławia. Tak, we Wrocławiu, skąd nadajemy, wieje wiatr. Mariola, dzień dobry, kłania się Warszawa, wieczna i deszczowa, we Wrocławiu świeci słońce. Wiesia, dzień dobry, dzień doberek z Wrocławia. Jeden czat, drugi czat, jak zwykle, pewien, jako że to jest spotkanie na żywo, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale pewne punkty są stałe, czyli kręci się na talerzu. Jest to przedmiot licytacji. Kręcą się dwa motki, ale przedmiotem licytacji jest 7 motków. 7 motków włóczki w kolorze spod lady. Ja tak sobie żartobliwie z dawnych czasów określam ten stan, w jakim te motki się znajdują, ponieważ tego koloru ani tej włóczki już nie ma i nie będzie. Jest to włóczka R. R, czyli to, co się kręci na talerzyku, 7 motków podlega licytacji, kręcą się 2, więcej się nie zmieściłoby. I już Wam mówię, 50 gramów ma 125 metrów, jest to mieszanka wełny z poliamidem, 84% merino, 16% poliamidu, nie podlega filcowaniu. Jest przeznaczone na druty 5-5,5. Ja tę włóczkę połączyłam z kurejonem, wydziergałam sukienkę, o ile pamiętacie, w takim kolorze antycznego różu. I te 7 motków włóczki R od Lankyarn w kolorze, w numerze koloru 29 podlega dzisiaj licytacji. Na czacie sklepu E-Dziewiarka. Tam licytujecie od 1 złotego, zapraszam do zabawy do momentu, aż admin powie stop. Takie są zasady licytacji. Ja na końcu do wylicytowanej włóczki dorzucę motek niespodziankę. Jaki? Nie powiem, niech ten dreszczyk emocji trwa. Pojawił się taki na czacie E-Dziewiarki wpis od Ale, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie dziewiarki, oglądam teraz transmisję z zapartym tchem od dawna, ale dziś odważyłam się ujawnić. Ale, rozgość się na tej czerwonej kanapie, to jest tak, że zawsze gdy się ujawniacie, jest bardzo miło, bo wtedy nabiera się takiej śmiałości i nigdy nie wiadomo, czy jakiejś dziewiarskiej duszy się nie pozna po loginie, później w życiu realnym, więc to jest bardzo miłe, kiedy się nawiązują dziewiarskie znajomości. I to jest, tutaj licytujecie od 1 złotego, od 1 złotego na czacie E-Dziewiarki. Jeszcze opowiem Wam taką
z życia sklepu, ponieważ sklep internetowy, no jak wszystko jest obsługiwane przez ludzi, a ludzie bywają zawodni. I dawno, dawno temu wysłaliśmy krzyżowo paczki. To było około 14 lat temu, krzyżowo, czyli nalepki adresowe nam się pomyliły i panie, które, ponieważ to było w tej samej miejscowości, dlatego nam się pomyliły i te krzyżowo wysłane paczki, panie się spotkały w życiu realnym i się wymieniły paczkami. Z tego co wiem, to tam była pewna znajomość dziewiarska. Także życie jest nieprzewidywalne i nawet z różnych pomyłek wynikają pozytywne rzeczy. To tak w ramach anegdoty. Licytacja, widzę, że już jest taka konkretna. 7 moteczków. Te 7 motków wystarczy na sweterek. Ja myślę, tak szacuję, że do rozmiaru między... No, to taka M-ka, większa M-ka, 7 motków wystarczy. I to jest tutaj pierwsza praca, już się za chwilkę pojawia na monitorze. Już idę z... O, tutaj... szydełkowej, idę, od Joanny, coś na lato, czyli dużo kwiatów na, to jest chyba taki naszyjnik nakładany na, taka ozdoba nakładana na bluzeczki, tutaj na sweterek, od Joanny, szydełkowo, tak mi się wydaje, że na szydełku, tak, i sweterek się dzierga, i sweterek w kolorach beżowo-brązowych. Równie rękodzieło właśnie i na szyi, i na korpusie, że tak powiem. I tutaj mamy od mamy 72. Od mamy 72 jest wpis. Już chwileczkę muszę się tutaj odnaleźć. Już. Też szydełkowo, a tutaj przypomniało się szydełko i kwadraty dziergane nowym szydełkiem numer 6 od Adi i przewodnia włóczka. I przewodnia włóczka, przepraszam, nie tutaj. Przewodnia face. Czyli tutaj jest i jednolicie, i kolorowo. Tutaj jeszcze Małgorzata Hajduk widzę. Witam się jeszcze na pierwszy raz na żywo. Pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam. Małgorzato, jest nam bardzo, bardzo miło. Tutaj jeszcze widzę, Lamia napisała, ja rzadko mam możliwość obejrzeć na żywo, ale zawsze to nadrabiam wieczorem. A Ewa, kurczę, jak to się licytuje? Przypomnijcie proszę, bo ja po raz pierwszy. Ewa, licytacja jest na stronie edziewiarka.pl na czacie. Należy być zalogowanym użytkownikiem, żeby móc pisać. I tam obserwujesz, co się dzieje i przebijasz ofertę. Barbara, dzień dobry. Witam pięknie wszystkich przed monitorami na czerwonych kanapach. Czy znowu dopadnie nas ból głowy przez marniolciowe czary? Barbara, ja mam nadzieję, że ten ból, jeżeli jest, to jest pozytywny. Barbara napisała, dzień dobry, spotykamy się wszędzie, pozdrawiam panią Anię z Łodzi, którą spotkałam na lotnisku, a naszym znakiem rozpoznawczym było logo Edziewiarka na woreczku. Obie leciałyśmy na wakacje do Egiptu i to się nazywa Edziewiarka łączy, prawda? Beata, śliczna ta chusta Mariolciu. No właśnie, to jest, kręci się na talerzu, wiecie co, widzę, że już tam są gorące emocje, ja się wcale nie dziwię, ponieważ koloru już nie ma, włóczki nie ma, więc to jest absolutny, krewetkowy kruk. I następnym punktem naszego programu jest, co jest włóczką, włóczkami niedzielnego, około niedzielnego rabatu. To jest zespół włóczek, który ma związek z rzutem oka w koszyk z nowościami. To jest firma Lana Gatto. To są letnie fashion, letnie pozycje włóczek tak zwanych fashion, czyli to są włóczki jednej dostawy z firmy Lana Gatto. W większości bawełna, bawełna z bambusem, bawełna z wiskozą, bawełna z lnem. Takie są składy. Do tego dojdziemy i to podlega 15% rabatowi do środy,
Nowe włóczki, piękne kolory. Zajrzymy tutaj do tych segregatorów. One się mieszczą tutaj, o tutaj. Więc więcej dostaw nie będzie tych włóczek, więc zachęcam Was do spróbowania, aby pod kamerą się obejrzy każdego delikwenta. I jeszcze się pojawiła Jolanta, witajcie kochane z Przemyśla. I Klaudia, dzień dobry. Renia zasiadła. No i tak, lecimy dalej. Wiecie, co się kręci, co jest włóczkami sobotniego, niedzielnego rabatu, który trwa do środy. A tutaj jest zdjęcie w pogotowiu od Joanny. Sweterek z włóczki Kimberley. Kimberley w kolorze chyba 09 i chyba 97, tak mi się wydaje. To jest włóczka, która w trakcie roboty jest sztywnawa, ale ona po wydzierganiu, wypraniu, ułożeniu się przepięknie układa się na modelce, na modelu, ponieważ to też się nadaje na przykład na męskie letnie swetry, włóczka. A Klaudia napisała, ja wczoraj czekam. No to dzisiaj jest niedziela i akurat część z Was może więcej czasu spędzić w tak zwanym relaksie. I Beata z Kołobrzegu się pojawiła. Lecimy dalej. Czyli tak, co zespół E9 wydziergał w danym czasie? Więc tak, ja mam na sobie chustę, którą skończyłam. Chusta pojawiła się w programie na żywo jako misja Chusta Rogal, jak pamiętacie. Była rozpoczynana prawie że na ekranie. I też opowiadałam Wam, co tam dalej planuję na tej chuście. Wszystko było spontanem, od początku do końca. Mariaż wzorów, moich takich ulubionych wzorów, które zawsze gdzieś tam w głowie mam. Teraz popatrzymy na nią. Chusta była intensywnie użytkowana przez ostatni tydzień jako jedna z niewielu ciepłych części mojej garderoby, więc grzała i kolana, i szyję, i wszystko. Jest to włóczka Madara. Popatrzmy na nią tak. O tak. Ja kolory turkusowe, wszelkie takie haber niebieski plus różowe zebrane w jedną dzianinę uwielbiam. To jest mój ulubiony zestaw kolorystyczny. Więc, no i teraz popatrzmy na nią. Tutaj poproszę kamerę z góry. Wszystkiego miałam po motku. Madara jest w motkach 100 gramowych, to jest 100 gramów, to jest 200 metrów. No i tutaj to jest rozpoczynanie tego rogala i lecimy z tematem. Tak zwane, ja to nazywam blizny Frankensteina, wzór podpatrzony kiedyś u Stasi. Również na takie chusty nadaje się idealnie, żeby nudno nie było. W takiej cieniowanej włóczce, która ma strukturę tweedową. Tego na płasko tak nie widać, ale gdy popatrzymy pod pewnym kątem, to te parę oczek ściegu francuskiego widać doskonale. Gdy kończył mi się, opowiadam teraz o sposobie wykonania tej chusty. Jest to przekaz słowny i taki opowiem o wzorach, jakie chciałam wprowadzić. W momencie, kiedy motek Madary zaczynał mi się kończyć, czyli zmniejszał się zdecydowanie, miałam 1,50-gramowy, to jest 1,50-gramowy motek włóczki Silk Garden. I tutaj wprowadziłam go znanym nam wszystkim sposobem, czyli tak nie, że od razu odcięte, tylko wprowadzenie poprzez tak zwane dwa rzędy kropek. Całość zakończyłam jednym rzędem oczek lewych, a następnie przeszłam już tylko na włóczkę Silk Garden i ona jest, i ten fragment jest wydziergany ściegiem ryżowym. Czyli widzicie, to jest tak, tutaj były jersey prawy i co jakiś czas po parę oczek lewych na tym prawym jerseyu. Później wchodzimy poprzez kropki. Następnie idziemy ten cały motek, dziergamy ryżem. Bardzo wdzięczny wzór. No i też te pasy też inaczej wyglądają na tym. Kiedy zaczynał mi się kończyć, czyli moteczek robił się taki mały, mały. Znów nawiązałam tym samym wejściem tu. Wychodzimy z Silk Gardena, nazwę to tak. I też jest wyjście poprzez
poprzez kropeczki, ale tutaj miałam tego koloru trochę zachowanego, to jest ten sam kolor, który był na początku. Kiedy już się kończył, tak już kompletnie, już nie było ani nitki, weszłam z drugim kolorem włóczki Madara, jaśniejszym turkusem, żeby nadać chuście trochę lekkości, są tutaj dwa takie panele oczek, dwa prawe razem, jeden narzut, tak zwane dziurki. Tu były kropki, tu są dziurki. Następnie przeszłam do takiej sekcji, kiedy już tutaj był ryż, tutaj kropki, tutaj dziurki, to przeszłam do sekcji, której ja nazywam 3 z 3, czyli to jest bardzo prosty wzór dziergany na jerseyu prawym, w którym wkuwamy się w 3 oczka i wyciągamy 3 oczka, czyli przerabiamy jedno, robimy narzut i przerabiamy trzecie. Tak, żeby nam się zawsze rachunek oczek zgadzał, czyli nic nam nie ubyło, nic nam nie przybyło. Następnie, kiedy motek robił się już mały, to jest no mały, czyli taki, no szacuję, że jeszcze mi wystarczy na tak zwaną bordiurę. Ten wzór bordiury, tutaj popatrzcie, jest to też rzecz używana bardzo często na przykład w sweterku na samym początku może być użyte i to ładnie nam zaokrągla brzeg. Te fale robi się poprzez to, że w jednym miejscu tutaj robimy narzuty, a w tym miejscu zamykamy. I tam, gdzie oczka zamykamy, to nam podchodzi do góry, a tam, gdzie są zrobione narzuty, to można, jak jest mokre, pięknie naciągnąć. To jest elastycznie zakończone w jerseyem lewym. No i taka jest historia mojej chusty na spontanie, która jest zbieraniną różnych wzorów, i trzech, właściwie no, trzech kolorów i dwóch włóczek, ponieważ Madara to są dwa kolory, a tutaj to jest Seal Garden. No i już wszystko wiecie o tej mojej chuście DS. Połączenie tych wzorów i kolorów jest niesamowite, Panie Mariolu, mistrzostwo. Myślałam, że nie będę chciała rogala, ale ten jest niezwykły. Dziękuję DS. Ja bym powiedziała, że to jest taka chusta z głowy, ponieważ skomponowanie tych wzorów, tutaj nie chciałabym samej chusty tylko dzierganej jerseyem, ale wprowadzając inny kolor, przeszłam na inny wzór. Później troszkę lekkości przez dziurki, żeby nie była taka chusta taka smutna w tym jerseyu prawym. No i tak później filuternie na samym końcu ta bordiurka. Jak widzicie, Madara się w dzianinie bardzo pięknie układa. Karolina napisała: u mnie Madara, Seal Garden na drutach, w chuście, ale klasycznej, nie rogalowej. I chciałam spróbować konstrukcji rogala, więc mam już taką, o właśnie taką chustę. No i tak, i właśnie pasuje mi naprawdę do wielu, wielu rzeczy poprzez te kolory, które ma w sobie. Joanna, super chusta, wyszła, kolory i wzorki dopełniają całości, więc już mogę się w nią z powrotem opatulić. No, a tutaj sweterek ukończony z włóczki Mohair Fancy, 4 motki z krótkim rękawkiem, jak widzicie, na drutach 3,5 albo 3,75. I to tyle, co ja wydziergałam, ale to nie wszystko, za chwilkę będzie, co zespół wydziergał. W międzyczasie tutaj pokazujemy zdjęcia od Was, już idę. Tam intensywnie się dzieje. Aneczek, dzień dobry. Takie potężne swęczycho skończyłam. Niebieskości i szarości to Aymara. Potężne swęczycho, czyli dla jakiejś się, to jest mały model albo modelka. Kraby, nie wiem, czy dobrze odczytuję. Żółwie, tak? Żółwie, przepraszam, bo patrząc na to, to tak, żółwie idące bokiem, to oczywiście. Bo to jeszcze można by było odczytać jako kraby z łapkami w górze, z ich, nie wiem jak się nazywają kraby, ich odnóża, ale żółwie, tak, żółwie.
Śliczny sweterek z żakardem, tam jest też ścięg ryżowy. Zwróćcie uwagę, w tym sweterku mały ścięg ryżowy występuje, który łączy część żakardową z częścią powyżej paseczków. Następna praca. Idziemy, idziemy, idziemy. Następna praca to jest od Betty. Nie miałam, ale już mam komin prutymi oczkami z Karmy, zakupionej na ostatnim spotkaniu na Staszica. Czyli zobaczcie, pamiętacie tak zwane kominy prutymi oczkami? One powstawały z włóczki, jejku, zapomniałam, jak się nazywała, z tasiemkowej bawełny. Sol de Grade, o już wszystko wiadomo, Sol de Grade, dobrze, że admin pamięta. I to był wielki szał, a tutaj mamy komin z włóczki Karma. No i też jest fajny pomysł na wykorzystanie Karmy. Następna praca od Doroty B. Teraz mam fazę na druty, ale kilka lat temu tylko szydełko mnie kręciło. Dziś Facebook przypomniał mi, że narzuta na łóżko ma już 6 lat. Wełna to wełna, ciągle wygląda pięknie. I tutaj piękny, piękny koc do przykrycia łóżka. Od razu cały pokój wygląda inaczej, prawda? Świetna, świetna narzuta. Następna praca to jest od Wieczne. Trudno jest mi powiedzieć, jaka włóczka. Być może Secret Garden, ale tutaj staram się znaleźć, czy było gdzieś informacja. Nie. Bluzeczka wiosenna się dzierga. W kolorach, tak, powiedziałabym, że to jest włóczka Secret Garden. Secret Garden od Langiers, ale też się mogę mylić, może to być inna pozycja włóczkowa. Wiosenna, kolory wiosenne. Następna jeszcze będzie praca, na razie nie. A właśnie, pyta Aga J, a jaką grubą włóczkę na plet polecasz? Mało zniszczalna, niekosztowna. W zakresie koca i pledu polecamy z palety Jarnarda, tureckiego producenta, mieszankę akrylu z wełną. Na przykład może to być Merino Bulki, może to być Alpine Alpaka. Na przykład Danusia wydziergała jakiś czas temu piękny plet, koc. Danusia, jeżeli coś nie, możesz mnie skorygować. Alpine Maxi albo Alpine Alpaka, z takiej włóczki wydziergała plet. Ale ogólnie, jeżeli cieńszy ten plet ma być, to Merino 50 Deluxe od Jarnarda, w tym producencie należy się obracać. A jeżeli właśnie tutaj jeszcze Renata podaje Pirenei według, i też w ISPE mieszanki, te takie duże motki, mieszanki wełny, czasami alpaki plus akrylu. Ten akryl powoduje, że po pierwsze cena włóczki jest niższa, więc przy ilości, jaką należy mieć na plet, ogólny koszt nie zabija i nie jest to taka ogromna, ogromna kwota, to ISPE mieszanki z akrylem plus Jarnard, jest tam kilka różnych pozycji. Ewa 108, słoneczne pozdrowienia z północnych Niemiec dla całej ekipy E9 i wszystkich pozytywnie zakręconych na włóczki. Agata potwierdza, że także ISPE spróbowałam na plet. Właśnie, jeszcze Stasia te bardzo dobre pozycje podaje. Na plet może być też Leonardo i Bellissimo, Bellissimo od ISPE. A Rogal wyszedł cudnie, dziękuję Ci Ewo. A węga jeszcze z Jarnarda polecam Everest na pledy, więc jest tych pozycji trochę, na jakie można użyć na koce do opatulenia się. Idziemy dalej w naszym programie. Co zespół E9 przygotował?
Dużo, dużo, dużo. Dziś mam do pokazania Dianiny, które przyjechały i z Łodzi, i z Krakowa, i oczywiście dziewczyny z Wrocławia też nie próżnowały. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie Kraków. Uwaga, Patrycja, twoje Dianiny. Mam ściągawkę. Może najpierw zacznę od czapeczek, ponieważ pogoda jest, jak widzimy, bardzo różna. I tutaj mamy czapkę, która jest wydziergana, połączona z moherkiem, bo jak wiadomo, Patrycja uwielbia do wszystkich włóczek dodawać różne moherki. I to jest czapka wydziergana z włóczki Super Soft wielokolorowe. Wielokolorowe i Super Softa. I moherek do tego jest dodany z zapasów. To może być jakikolwiek moher dodany z zapasów. To jest jedna z czapek. Jak widzimy, Patrycja ma teraz fazę na kolory wrzosowo-fioletowe. A tutaj mamy czapkę wydzierganą z włóczki Lifestyle od Citrona. To jest ta wersja wielokolorowa z jednego motka plus moherek z zapasów. Gdy szukamy nitki moherowej do dołączenia do merino, nie musimy się przejmować kolorystyką moherku, ponieważ w zasadzie każdy moherek dodany do takiej włóczki zrobi nam inny efekt, bo nawet czarną włóczkę do tego, czarny moherek można by do tego dodać i wtedy efekt czapki byłby taki mroczny. Te fiolety by prześwitywały, ale byłoby mroczne. Dodany biały moher rozjaśniłby. Więc naprawdę wszelkie zapasy moherkowe dodawane do wełen jakichkolwiek innych mogą nam zmienić postrzeganie tej dzianiny i to, że staje się właśnie, tutaj akurat były w fioletach, widać po włosku, że to były resztki fioletowe. I to jest z jednego motka włóczki Lifestyle plus moherek z zapasów. To są dwie czapki od Patrycji. Następnie Patrycja przysłała nam zespół trzech sweterków. Trzy sweterki. Takich bardzo naturalnych kolorach. I już Wam mówię, najpierw na płasko. Jest to sweter beżowy. Tutaj Patrycja połączyła włóczkę Baby Alpaka od Langa, czyli ta, która jest w moteczkach i stanowi 100% alpakę, połączyła z lejsem. Z lejsem w kolorze 26. I to jest sweterek dziergany w takim stylu bardzo luźnym. Popatrzcie na niego tak. Luźny styl klasycznego swetra, który opatuli nas przez cały rok, bo i latem zdarza się, że przecież potrzebujemy ciepłej dzianiny. Tylko jersey prawy, więc naprawdę klasyka posiadania sweterka w kolorze beżowym. To jest kolor beżowy. Tedul napisała: sweter super, bardzo takie lubię. To są swetry, które są takie ponadczasowe. I tutaj im żadna moda nie jest straszna, bo one zawsze będą na czasie. Tutaj mamy, popatrzcie, sweter grafitowy. W swetrze grafitowym mamy włóczkę Katena Soft i trzy motki lejsa w kolorze czarnym. Katena Soft to jest produkt od Lana Gatto, struktura łańcuszkowa, a do tego dodany lejs po pierwsze przyciemnił nam całą dzianinę, a po drugie nadał temu puszystości i pozwolił na grubsze druty. Sweter numer 2. Klasyka, prawda? Znów gładki, bez żadnych zdobień. Szeroki, luźny sweterek. I trzeci sweter to jest kolor jaśniutki, dla kontrastu. Agata napisała: patulka, cudne sweterki do opatulenia. Proszę, kolor jasny,
Z różnych włóczek Patrycja porobiła te swetry. I wszystkie są w podobnym stylu. Już mówię, bo tutaj DS zadała pytanie, ile kateny na ten grafitowy. 8 motków zostało użyte koloru 3537 i 3 lejsy. 3 lejsy w kolorze 04. 8 kateny soft i 3 lejsy. A tutaj mamy z włóczki Respekt i 3 lejsy. 3 lejsy w kolorze 01. No i tutaj, ponieważ troszkę Patrycji zabrakło włóczki, Respekt dodała 2 motki kateny soft w takim samym jasnym kolorze. Proszę. Czy gdzieś widać? Nie, zostało wymieszane, namieszane i absolutnie nic nie widać, a dodatek lejsa, że tak powiem, wypłaszczą ewentualne różnice braku tej właściwej włóczki, więc nic nie widać i sweterek wygląda piękny. Barbara napisała piękne, klasyczne swetry, tak, w podobnym stylu, luźne, słuchajcie, w 3 kolorach, które posiadając takie 3 kolory, ecru, kolor beżowy, grafitowy, mamy całą garderobę załatwioną, prawda? Na różne pory roku. Na cały rok, co ja mówię, różne pory roku. Ted Wool. Droga Edziewiarko, powinna być zakładka w sklepie pod tytułem Kup dzianiny zrobione przez Edziewiarki. Ted Wool, ja nie wiem, kto by chciał, znaczy ja nie wiem, bo my wszystkie jesteśmy bardzo związane z naszymi dzianinami, więc to byłby trudny orzech do zgryzienia, rozstać się z taką dzianiną, myślę. To można dać komuś w prezencie, wtedy ma dużą moc, ale tak, no to tak na marginesie. Idziemy dalej. Teraz będą dzianiny od Danusi. Danusia przysłała czapkę. Czapka jest wiosenna, wiosenno-letnia. Czapka ma drugą stronę. Tutaj, na górze, jest to włóczka Artsy. Włóczka, do której dzisiaj jeszcze powrócimy. Arcy, a w środku jest resztka włóczki Gamma. Była taka bawełna stuprocentowa. Obie pozycje od Langa. No i właśnie taka letnia czapka, żakardowy wzorek od Danusi. Danusia, cudna czapka, fajne pokazanie, jak może motek arcy wyglądać w czapce. Jak wygląda motek arcy w szydełkowych kwadratach, już wiecie, ja pokazywałam. A tutaj ta powtarzalność tych paseczków, tego żakardu, to jest właśnie włóczka arcy. Od Danusi. Bardzo, bardzo fajny pomysł na ten środek z włóczki Gamma. Margarida napisała, Patulka, cudne swetry, takie na każdą okazję. Anulla, czapek nigdy za dużo. No pewnie, że nie. Czapek to jest, można mieć naprawdę do różnych dołów, kurtek, szali, chust, czapeczkę. I tutaj zdjęcie czeka w pogotowiu od Kasi. O, ozdoba do włosów. Czyli taka gumka, czyli gumka, no tak, tak się chyba mówi na te takie szersze gumki, które to ma w środku gumkę, prawda? I to się zakłada na warkocza, na kitkę. Z bawełny podejrzewam, albo może bawełna plus akryl, bo z takich bym włóczek to robiła. Fajny pomysł na ozdobę do włosów. Od Basi 100. Moja wakacyjna przygoda z marlenką rozpoczyna się interesująco. Tyle przez tydzień w egipskim słońcu i worek jako znak rozpoznawczy. Tak, o właśnie, i tutaj dzierga się marlenka. Dużo udziergałaś, Basiu, w tym Egipcie. Od góry się dzierga, idziesz tam, później rękawki zostaną, to już krótka praca będzie do wykonania na końcu. Z marlenki, tak, praca z marlenki.
Katrin napisała, oglądałam wczoraj na spotkaniu u Danusi Włóczkę Artsy. Propozycja kolorystyczna jest ciekawa. No i to tak, widzicie, taki woreczek łączy. Łączy, już wiadomo wtedy, że ktoś jest z tak zwanej branży. W podobnym miejscu się robi zakupy. Czapa. Czapa na takie wiosenno-letnią pogodę. Tutaj mamy... A, Kasia odpisała, że to jest Fantomas i Merino. A, Fantomas, czyli mieszanka wełny z poliamidem, czyli do ocierania się o wszystko jak najbardziej ok. No i tu dla koloru dodane gdzieś Merino. Super. Wygląda ta... Zastanawiam się, czy to ma jakąś nazwę. Ta gumka taka do włosów, która być może ma. Jak wiecie, to mówcie. Jak się nazywa ta część, którą się tak zaplata na kitkę. Hanna napisała, będę robiła bluzkę, której okrągły dekolt chcę oprzeć perełkami. Nigdy tego nie robiłam. Jak zrobić, aby było ładnie, czy przyszyć włóczką, czy nitką? Haniu, ja też tego nigdy nie robiłam, ale to jest, pewnie zależy od tej rodzimej włóczki, tej, którą wykonujesz, czy ona będzie cienka, czy grubsza, czy nitkami, czy przyszyć włóczką, czy nitką, a może po prostu poprzeciągać nitkę, na którą nanizasz te perełki gdzieś tam pomiędzy oczkami. Nie robiłam, więc trudno jest mi powiedzieć. Pamiętam, że kiedyś dawno temu miałam taki sweterek, on był kupiony, wykonany maszynowo, ale miał na sobie perełki ponaszywane. Jak się odwróciło ten sweterek, to było widać maleńkie niteczki od przyszywania, więc to były perełki przyszyte, ale to jest na podstawie swetra, który kiedyś miałam, a ja tego nie robiłam. Bogusia napisała, to się nazywa frotka udoskonalona. O tak, pięknie się nazywa, frotka udoskonalona. Stasia radzi, że można wrobić perełki. Szydełkiem też chyba to można, tak jak się wrabia koraliki w trakcie dziergania chusty, na przykład to się robi szydełkiem takim cienkim. Beata, to skrętka się nazywa, taka gumka, skrętka. Skrętka, frotka udoskonalona. Idziemy dalej. Mama 70, ja znam jako frotka, tyle że pierwotnie była z kawałka gumki w rękawie z ręcznika frotę. A tu Kasia opisze, że to jest scrunchie. Barbara napisała, ja perełki wrabiam szydełkiem. Idziemy dalej, to jest tak, Danusi czapkę pokazałam. Od Danusi przyjechał sweterek. Sweterek jak to u Danusi, namieszany włóczkowo przepięknie i w turkusach, tym razem w turkusach. I ja tylko powiem Wam, że wiem, poznam po strukturze, jaka to jest włóczka. Tutaj jest to włóczka Times Square. Times Square, który cały zespół Edziewiarki przerobił wzdłuż i wszerz. Nie wiem, czy u Danusi jeszcze jakieś kolory zostały, bo wiem, że ona tej włóczki miała najwięcej. Więc jeżeli zapragniecie mieć jeszcze włóczkę Times Square, to trzeba do Danusi dzwonić do sklepu w Łodzi od jutra. Tutaj fragment z cekinami, a tutaj to mi wygląda na Malu Light. Na Malu Light w kolorze ciemnego turkusu, być może z dołączonym moherkiem. I cały sweter jest turkusowy, ciemnoturkusowy, taki właściwie to jest taki ciemny petrol. Dziergany z rękawami od razu w trakcie. Tak wygląda. Ciemny dół. Cekiny nam rozjaśniają. A, Danusia napisała, jest to patina z cekinem. A, Danusia, tutaj mamy patinę z cekinami. Ten fragment to jest patina z cekinami. Danuś, daj znać, czy dobrze odczytałam, że to jest Malu Light. No to jest właśnie, na Staszica też mam jeszcze trochę Times Square.
To jest tutaj ta fantazyjna włóczka na górze. Jeszcze kamera niech pokaże, proszę, kamerę z góry. Ona ma bardzo nierówną strukturę i najbardziej kocha proste wzory jersey prawy albo jersey lewy. Times Square, patina z cekinami, a następnie malulite. Super sweter z rękawem w trakcie dzierganym w trakcie dziergania całego swetra. Teraz patrzę, teraz pójdę w kierunku stasinych. Ten kolor jasny tutaj widzimy. Ten jasny kolorek wchodzi na sweter, a to wchodzi za tą, wchodzi na rękaw, ponieważ tu się właśnie nabiera oczka na ten rękaw, jeżeli to tak było dziergane, jak ja myślę. Tak, myślę, że tak, że tu były nabrane oczka, a później z rękawem idziemy w górę. Gabriela napisała, Danusiu, jak zwykle cudny. Joanna napisała, piękny sweter z subtelnym błyskiem. Aga J, pani Danusiu, który numer pailettes? Według mnie to jest ten kolor jasno-turkusowy, tak patrząc na te cekiny. Pewnie z Langiers, to musisz Danusia potwierdzić, że to było z Langiers. I to jest ten kolor jasno-turkusowy, chyba numer koloru 74. Anna, witam, wszystkich gorąco pozdrawiam, uśmiechy posyłam, kochane dziewiarki. Sweterek pani Patrycji, pani Danusi, klasyka z klasą, tak. Widzę, że jest w pogotowiu kamizelka. Kamizelka z różnych włóczek. Dorota, tak, Dorota napisała. Dorota K. Kamizelka z New Baby Alpaka 70 połączone z moherkiem. Warkocz dodatkowo z cekinkami. Czyli zobaczcie, no, szaleć można z cekinami naprawdę w różnych konfiguracjach. Kamizela ma piękny ściągacz, ma warkocze takie, ja to nazywam warkocz na 3, czyli ilość oczek na warkocz dzielimy sobie na 3 i przeplatamy je tak, jak to, co zaplatamy bardzo często na włosach. No, warkocz na 3 to u mnie funkcjonuje. Taka nazwa. No i widać, że melanżowe dwie połączone włóczki. Całość piękna i klasyczna. Czy brakuje czegoś w kamizelce? Nie wiem, czy zapięcie potrzebne. Być może taka agraweczka, taki patyk drewniany przekładany bez guzików. Grażyna, przepiękny ten turkus, robią super wrażenie. To właśnie od Grażyny. Krystyna się pojawiła. Witam bardzo serdecznie wszystkich dziergających. Piękna kamizela. Danusia. Sweter w jednym kawałku, bezszwowy. Pailettes od Langa Turkus. Dziękuję. Tak od Danusi. Czyli to jest ten numer 74, tak mi się wydaje. Aga J, jeżeli klikniesz na Pailettes od Langiers i zobaczysz kolor turkusowy, to to będzie on. Wydaje mi się, że 74. Następnie idą następne bluzeczki dzianiny. Letnie tam widziałyśmy dzianiny potrzebne na tę pogodę, która jest za oknem, a Stasia wyszła krok przed szereg i zobaczcie, to jest dzianina od Stasi. Stasia wydziergała bluzeczkę z listkami na pagonie, tak to funkcjonowało w tamtego sezonu, tak nazywałyśmy to, tak pokazywałam na filmie, jak to dziergać. No i Stasia wydziergała bluzeczkę z włóczki Secret Garden na drutach numer 4 z prawie 3 motków włóczki, czyli niecałe 3 motki włóczki. Tak wygląda. Jest bardzo lekkie, ponieważ Secret Garden ma bardzo dużo metrów w motku, więc w motku 50-gramowym. Więc ta bluzeczka, zakładamy, że całe 3 motki to jest 150 gramów by ważyła.
Renia wszystko lubi wyliczyć, ile waży, ile rzędów, ile oczek przerobiła, więc tutaj to jest szacunkowa waga 150 gramów włóczki Sir Garden, która jest wielokolorowa w motku od Stasi. Mnie się bardzo podoba. Agajot, ostatnio moje ulubione kolory, więc bardzo mi się podoba. Tutaj do tego jakieś ciemne spodnie, albo dla przeciwieństwa jasne. Stasia uwielbia takie różne wisiory duże, więc tutaj ten duży wisior. No ja już mam całą stylizację dla Stasi opracowaną. Barbara napisała: Stasiu, kolejny super pomysł. Listki na pagonie z łóżki Secret Garden, czyli tajemniczy ogród. Od Stasi. Od Stasia jeszcze pewien sweter wykonała. Sweter, który jest niezwykłej urody. Wszystkie są tutaj w niezwykłej urody te swetry, ale a tutaj widzę wpis od Beaty. Dzień dobry, co mogę dodać do wełny merino z bawełną? Chciałabym zrobić bluzeczkę, lecz włóczka jest za cienka. Prosiłabym o podpowiedź. Muszę pomyśleć chwilkę. Merino z bawełną, czyli załóżmy, że taki merino kot, tylko że cieńszy, masz taką włóczkę i chciałabyś coś dodać, bo jest za cienkie. Taka moja myśl, taka na gorąco, dodać na przykład len. Bo oczywiście możesz dodać Beato Moherek, tylko nie wiem, czy o ten efekt robótki ci chodzi, żeby bluzeczka, sweterek był z włoskiem. Jeżeli właśnie nie chcesz, by był z włoskiem, to ja bym poszła w kierunku lnu na cewce. Dodanie do tego lnu nie spowoduje zwiększenia ciepłoty dzianiny, ale będziesz miała troszkę więcej grubości, co będzie można przerabiać na grubszych drutach. To jest pierwsza myśl. Aga J proponuje buretę. Bardzo dobry pomysł. Trzeci pomysł to jest przerabiać podwójną nitką. To, co masz i to, co jest za cienkie, nic nie kombinujesz, tylko bierzesz podwójną nitkę. Więc tutaj takie są propozycje rozwiązania tego. Moherek, len. Oczywiście jeszcze można pójść na przykład dodać inną cienką nitkę merino, wtedy będziesz miała merino plus bawełnę, więc nie wychodzisz poza inny skład, tylko ciągle operujesz składem merino plus bawełna. Joanna napisała: cudowna lawendowa bluzeczka i finezyjne pagony. Piękne, tak. To właśnie zgadzam się w 100%. A tutaj od Stasi mam taki oto sweter. Sweter został wykonany, a Anula napisała: ja bym dodała pepina, czyli inne cienkie merino na cewce. W ofercie dziewiarki jest dużo włóczek na cewce i można poprzeglądać je właśnie, te włóczki, bo i alpaka jest 100%, jest bardzo cienka, jest taka grubsza, gdzie ma 100 gramów na 500 metrów, więc też można by. Bluzeczka ma być letnia. Aha, czyli bureta. Beato, bureta albo len. To jest albo podwójna nitka. Bez moheru już. Ale, Beato, powiedz jeszcze, bo tak pomyślałam, co znaczy, że jest za cienkie? Bo może ta cienkość się tylko wydaje, że jest za cienkie. Bo wiesz, wszystko zależy od punktu odniesienia. Czasami z bardzo cienkich włóczek dziergamy wzorami ażurowymi i te dzianiny dziergane są spokojnie na drutach 3,5, między 3 a 3,75, więc cienkość dzianiny to rzecz naprawdę, do czego ją porównamy. Dobrze, tutaj idziemy w kierunku sweterka. Sweterka Stasi. Sweterek Stasia wykonała z włóczki Nobel Kaszmir od Langers. Lang ma w ofercie takie trzy włóczki z dopiskiem Nobel. Jest to Nobel Jak, Nobel Kaszmir i Nobel Camel, czyli z różnych
No, Stasia tutaj zużyła 4,5 motka włóczki, wydziergała na drutach numer 4,5 i 5. Na takich i sweter jest bardzo klasyczny. Ma rękawy jerseyowe, jersey. Ozdobą swetra jest jego krój i prostota wzorów. Tutaj mamy ściągacz, a poniżej linii biustu pojawia nam się taki oto wzór, gdzie mamy, tutaj patrzę ile, trzy prawe, jedno lewe, a potem zamiana, ściągnięcie i zamiana. Els napisała: ojejuniu, piękny. Tak właśnie tutaj tylko potwierdzam, że ta nazwa to jest Noble, Noble. Noble Kaszmir, Noble Kamel, więc przekręciłam, wybaczcie. Tak wygląda. Czuć jakoś ten włosek delikatnie z dzianiny wystaje. No 4,5 motka, więc to jest pewna 450 gramów waży cały sweter. Jest, myślę, kożuchem. Kożuchem w dotyku, w kolorze naturalnym. To jest włóczka, która nie jest farbowana. Grażyna pyta, jak jest zrobiony ten wzór na dole. Grażyna, nie wiem, czy ja ci tak samego tutaj odczytam, ale na pewno Stasia by się mogła wypowiedzieć. Na pewno wychodzimy z trzech prawych i jednego lewego. I w jednym miejscu, tam gdzie miałyśmy jedno lewe, weźmy to miejsce, bo to jest to miejsce strategiczne, w którym z tych trzech prawych robimy jedno oczko. Tutaj zobaczcie, a tu gdzie miałyśmy jedno lewe, o widzicie, to jest to, co było jedno lewe, z nich wyrabiamy trzy prawe. W efekcie tutaj nam się zamyka, tutaj nam wychodzi. Suma oczek w rzędzie pozostaje stała, ponieważ tu zamknęłyśmy, a tutaj wyjęłyśmy. Z tego jednego oczka są wyjęte trzy oczka. Więc według mnie to tak zostało zrobione. Gabriela napisała: piękny i elegancki, pani Stasiu. I ta cała zmiana następuje, chyba tu będzie łatwiej policzyć po tych, raz, dwa, trzy, cztery, pewnie sześć rzędów jest, sześć rzędów wysokości takiej jednego klocka, o tak. Sweterek robiłam od góry, napisała Stasia. Czyli te trzy są zamykane, a to z tego jednego jest wyprowadzane jedno oczko i to tak sprężynuje. To widać, że to jest taki pracujący wzór. Wydaje mi się też, że na czapce by fajnie wyglądał. Jeszcze rzut oka na ten pięknie wykonany sweter. Włóczka ta, z której został wykonany sweter, jest dostępna na stronie langyarns.pl. Tutaj w e-dziewiarce tej włóczki nie mamy, ale na Langu jest do kupienia. Noble Kaszmir. Kaszmir. Z Kaszmiru. A gajot pani Stasia to właśnie, to jest mistrzyni wyczarowania z niepozornych moteczków w kolorze bardzo takim spokojnym i klasycznym, pięknego swetra w takim, no, trudno jest mi znaleźć słowa, Stasiu, żeby powiedzieć o jego puszystości, o tej elegancji, która płynie z tej dzianiny. Jest super, chyba właśnie mam pomysł na sweter z alpaki. Tak, Grażyno, to też będzie super. Super pomysł na wykorzystanie z alpaki, z każdym, każda włóczka z włoskiem. Jeżeli mamy gdzieś w pudełkach merino, do którego dodamy moherek, to jest odpowiedź właśnie na połączenie wzorów, gdzie mamy tutaj
te kosteczki. Tutaj mamy ściągacz, a tutaj gładkie rękawy. Bardzo eleganckie, Anula napisała. Betty napisała, Stasia jak namiesza, to mucha nie siada, super sweterek. Dorota J. pyta, on jest zrobiony od góry. Sweter jest zrobiony od góry. Patrzę, a nie, 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 to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, bo Renia przystąpiła do ataku na sznurek, czyli wyszydełkowała koszyk. Koszyk na robótkę, na włóczki. Koszyk ma tutaj dno. Już Wam przeczytam, co Renia napisała o tej swojej dzianinie. Jest to rzecz wydziergana, koszyk wydziergany z trzech motków makram, czyli sznurka, który jest naszej edziewiarkowej produkcji z koloru wrzosowego, plus kolorowe resztki, czyli resztki w kolorze białym i resztki w kolorze miętowym. Spód jest, żeby był sztywny i twardy, jest ze sznurka Fit 5 w innym pasującym kolorze. Szydełko numer 375, a wskazanie jest na większe szydełko, a Renia zrobiła, żeby było sztywne, na 375. No i taki oto koszyk na moteczki. Na moteczki, na robótkę, na co chcecie. Każdy ma swoje przydasie różne. Dzianina do powiedzenia, do skomentowania, do pokazania. Adwiesi, moja wiosenna miłość, taki zwyklaczek, Pepin Merino w trzy nitki, plus Make It Tweet, czyli ten tweet w bardzo cienkiej wersji. Zestawienie nitek, pomysł Stasi, a poszłam ją tylko odwiedzić. Tak to się kończy, słuchajcie, uprzedzamy, tak się kończą odwiedziny u Stasi, że później ma się piękne wiosenne sweterki. Wiesiu, cudna wiosna na drutach u Ciebie, z tweedowym charakterem. Następna dzianina od Klaudii. Wiosna w wielu kolorach, baktus i czapeczka. Włóczka fantazyjna i cudownie po drutach sunęła. Z wyprzedaży zimowej Lana Gatto Bormio. Baktus i czapa. I córeczka Klaudii. Następna dzianina od Kasi O. Kamizelka z Kariny w trakcie pracy i już gotowa po wypraniu, czyli tutaj mamy w trakcie pracy zdjęcie i gotowa po wypraniu. Dwa zdjęcia, to zawsze bardzo fajnie zobaczyć, jak się zmienia dzianina, jak ładnieje po wypraniu, ułożeniu, wyrównaniu się oczek. Anna H. jeszcze napisała, piękności Stasiu, brawo. Baba i przypomina o łapeczkach w górę. Aga J. napisała, ależ pastelowo ładnie, to pewnie o komplecik Klaudii, ten pastelowy komplet. Z dzianin od zespołu, o to jedynie godzinę były pokazywane, więc z dzianin od zespołu to jest tyle. Ja jeszcze Wam pokażę mój sweter, który dziergam w przerwach pomiędzy innymi różnymi rzeczami. Tutaj mam go prawie całego. To jest włóczka Chamonix z tak zwanych refleksji magazynowych, które są kręcone przez Renatę i inne. Włóczka mnie zaatakowała Chamonix. Jest to 5 motków. Tutaj mam 5. motyk, z którego będę teraz robiła plisę. Nie miałam na dłuższej żyłce akurat pod ręką drutów, więc mam na krótszej żyłce. Przeniosę później na dłuższą żyłkę, ponieważ chciałabym sprawdzić, czy ilość oczek, ponieważ to jest zawsze tak, gdy mamy dzianinę, którą dziergamy z głowy i sobie ją same projektujemy,
to podejście do plisy dorabianej, a uważam, że plisa dorabiana ma dla dzianiny ma lepszy. Plisa dziergana w trakcie jest łatwiejsza do wykonania. Nie podlega żadnej dyskusji, robimy ją sobie w trakcie, nic nie będzie tutaj kombinacji. Ale taka plisa nie trzyma nam tak dokładnie dzianiny, jak plisa dorabiana. Ale takiej plisy dorabianej to czasami trzeba mieć dwa podejścia, być może zamknięcie oczek zmienić na bardziej elastyczne, a czasami na mniej elastyczne. To wszystko zależy, to jest zawsze metodą prób i błędów, więc ja nie wiem, ja jeszcze tutaj będę sobie kombinować z tą plisą, więc ona, ta plisa się dzierga, a tutaj już można popatrzeć na układ koloru i ta dzianina powstała przez Renatę i przez inne, za sprawą, tutaj można na plecki w całości popatrzeć, za sprawą, i to jest krótkie wdzianko i to będzie 5 motków, więc ja tutaj taką rzecz sobie dziergam. Powiedziałam wszystko, to teraz możemy przystąpić do, to jest, chciałabym osoby chętne do, zaprosić do dziergania tej bluzeczki. Ja wybrałam sobie kolor, włóczkę arcy, bardzo polubiłam, ona jest, ma bardzo przyjemną grubość, to jest arcy 02. Ona ma bardzo przyjemną grubość, bluzeczka dzierga się na drutach numer 4, na rozmiar S potrzebne są 3 motki, na każdy z rozmiarów się zwiększa o motek, ale według mnie ta ilość potrzebnych motków jest zawsze troszeczkę zawyżona, więc te 3 motki według mnie i na S i na M pewnie dadzą radę. No i tak, 3 motki, włóczki arcy i teraz, jeżeli ktoś chciałby przystąpić do dziergania takiej bluzeczki ze mną, to ja Wam tutaj pokażę tę bluzeczkę. To jest pokazanie, to jest między innymi pokazanie, zaanonsowanie, jest taka książka od wczoraj u nas dostępna do kupienia, czyli wiosenne oczka, świeżo wiosenne oczka, 15 modeli. W pewnym takim stałym stylu, to jest wydawnictwo Lankiarns, wszystkie użyte włóczki pochodzą od Langa. I mnie się bardzo styl tych książek podoba, ponieważ po pierwsze tutaj jest na przykład stopień trudności, graficznie bardzo cenię te książki, ponieważ to jest trzecia albo czwarta taka książka. I tutaj i wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Jest, popatrzmy na to zdjęcie tej dzianiny. Tutaj jest wykrój i wykrój jest prosty. Jest to bluzka, według mnie, to jest nazwane tutaj t-shirtem. Jest to bluzka, która nadaje się według mnie dla osób początkujących. Gazeta jest po przepraszam, książka jest po niemiecku, tak, to jest wydanie niemieckie. I teraz tak, popatrzcie na zdjęcie. Dużo fantazyjne kolory, to nam dużo w dzianinie zrobi. Te wzory żakardowe, które wychodzą wprost z motka. Ściek francuski, rozpięcie, tutaj rozcięcie. Powyżej co jakiś czas jest dodawany jeden rząd oczek lewych. Rzecz jest dziergana w częściach i zszyta. I teraz, jeżeli chciałybyście takiego t-shirta ze mną wydziergać, to ja Wam mówię, że ja mam przygotowane 3 motki włóczki, druty numer 4. I przód i tył, co mówi ten przepis, dzierga się tak samo. Jeżeli ktoś chciałby mieć wykrojony przód, to musi mieć troszeczkę dekoltu, czyli zamknąć trochę oczek na samym środku. I to jest tak, na przód czy na tył, na druty numer 4 nabieramy 110, 120, 130, 140 oczek, w zależności od rozmiaru, bo mamy 4 rozmiarówki i mamy 4 ilości oczek. Przerabiamy 8, 9, 10, 11 centymetrów ściekiem francuskim. Ściek francuski to są zawsze oczka prawe.
I tutaj w wzorem fantazyjnym przechodzimy po tych 8, 9, 10, 11, w zależności od rozmiaru, przechodzimy do wzoru, który jest nazwany wzorem fantazyjnym. Wzór fantazyjny to jest pierwsze, trzecie, piąte i szósty rząd oczka prawe. Czyli tutaj zwróćcie uwagę, każde nieparzyste, pierwszy, trzeci, piąty, ale szósty powrotny rząd to są oczka prawe i on nam zrobi to żeberko. Drugi, czwarty rząd, oczka lewe i cały czas powtarzać sześć rzędów. To jest wzór bardzo prosty, bazujemy na wielokolorowej włóczce. Jeżeli te shirt, bluzeczka Wam się podoba, to dajcie znać, czy ktoś... Czy mam kontynuować mówienie, jak to dziergać, bo ja właśnie tu z tego koloru bardzo wiosennego, zielonego przystąpię do dziergania tym wzorem, ponieważ już arcy znam i wiem, że jest warte tego, by z niego mieć coś więcej, nie tylko szydełkowe kwadraty. Więc w live'ach, w programach na żywo, być może w programie nagranym tylko o tej bluzeczce, pokażę efekty pracy z tą włóczką i ten też shirt. Dajcie znać, jak widzicie, popatrzcie jeszcze raz na bluzeczkę, tutaj w książce. Popatrzcie na wykrój, tutaj mamy ile centymetrów ma S-ka, M-ka, L-ka, XL-ka. Zaczynamy od 48 cm, czyli jest taka, bym powiedziała, jak na S-kę luźna, luźniejsza. To nie jest coś bardzo, bardzo dopasowanego. Te rozporki są fajną częścią tutaj do zrobienia, prawda? Widzicie to tymi oczyma wyobraźni. No i tak. Kto przystąpi ze mną do dziergania, niech napisze w komentarzu. Będę wtedy instruować, co dalej w tym wzorze z danej książki, jeżeli będziecie miały pytania. Cała bluzeczka ma 50 cm długości dla rozmiaru S, 54, 58 albo 62 dla każdych innych rozmiarów. Są cztery rozmiary: S, M, L i XL. To jest ta pozycja książkowa. Może ktoś chce swoją własną posiadać, więc są na stanie książki. Przypominam też o rabacie na cztery właśnie. I teraz tak, i teraz mamy rzut oka w koszyk z nowościami. I to jest też odpowiedź, jakie włóczki są zrabatowane 15% rabatem do środy. Myślę, od której włóczki zacząć. No dobrze, to jest tak. Letnie wydanie włóczek Lany Gatto. Lana Gatto dwa razy w sezonie. Przypomnę krótką historię. Dwa razy w sezonie wypuszcza tak zwane włóczki fashion. Poznajemy to po napisie na metryczce. Są to włóczki, które one się pojawiają i znikają po to, by w przyszłym sezonie pojawiły się nowe. I taka, no i tutaj mamy na pierwszy rzut pokazania idzie włóczka Malta. Tym razem włóczki mają nazwy wysp. Dobrze, muszę tutaj odpowiedni pokazać. No i tutaj właśnie czytam, to jest, prezentujemy Wam teraz tak zwane ofertę first minute, czyli w pierwszej minucie, czyli włóczki, które pojawiły się w nowościach, przedstawiamy Wam jako włóczki z rabatami. Malta. Malta idzie na pierwszy rzut pokazania. I to jest tak, Malta składa się w 55% z bawełny, w 35% z jedwabiu, w 10% z wiskozy.
50-gramowy motek ma 170 metrów. Oczywiście należy prać ręcznie. Przeznaczony jest na druty w okolicy 4. No i to jest tak, zobaczcie, malta ma taką kolorystykę, nie ma wielu kolorów, ma 2, 4, ma 6 kolorów. Jest formą tak zwanego, ja to nazywam kabelka, czyli to jest, zaraz popatrzymy na nitkę w motku. W dzianinie przedstawia się jako taki bardzo barwny melanż, a na modelce, bo jest też prezentowany model z tego koloru 3724, czyli to jest ten multi, ja go nazywam multikolorowy. I tutaj widzimy to wiązanie na górze tej bluzeczki, możemy sobie sterować tym sznureczkiem, czyli możemy mieć bardziej ściśnięte, albo możemy go, jeżeli nie mamy potrzeby pokazywania brzucha, to możemy go sobie rozwiązać i wtedy jest delikatnie związany sznureczek albo w ogóle bez sznureczka. Bluzeczka jest letnia, włóczka będzie lejąca, to jest dzianina będzie lejąca. No i teraz patrzymy na motki. Już wiemy, bawełna, jedwab i wiskoza, czyli 45% to są jedwab plus wiskoza, czyli a one odpowiadają za lejącą dzianinę. Karolina napisała, mam już maltę, ale z rozmiarem drutów to Lana Gatta chyba się pomyliło. To jest, Karolina, rozmiar drutów, o którym mówię z metryczki, pamiętajmy o tym, wszyscy, zawsze. To jest tylko i wyłącznie rozmiar sugerowany i on może być wskaźnikiem, ale dla mnie na przykład rzadko jest, ponieważ to zależy, czego chcemy od dzianiny. Jeżeli chciałybyśmy uzyskać dzianinę, która jest bardzo lejąca, to być może ta czwórka jest ok, ale wtedy jest prześwitu dużo, a tutaj no 3,5 myślę. Nie wiem, na jakich drutach dziergasz, ale ta grubość niteczki, to ja bym powiedziała 3,5 czy 75. A wiecie, co mi przyszło do głowy, jak patrzę na ten motek? Dołączenie do tego lejsa albo moherku i wydzierganie na grubszych, 4,5, między 4,5 a 5 drutach. To jest włóczka bardzo podobna do... Zapomniałam teraz nazwę, to było fashion 2 lata temu. Miała taki sam... I to też uwielbiane było w dzierganiu, ona miała taką nitkę bardzo fantazyjną. Nie pamiętam, Julia z tego intensywnie dziergała, ja też mam z tego ciuszek, ale nie pamiętam nazwy włóczki, a tak to bywa, że się nie pamięta. I tutaj do tego dodanie moherka, na przykład do tego niebieskiego. Więc to jest propozycja malta. Jeżeli chciałybyście wiedzieć, ile motków, bo tak jak mamy 170 metrów, to 4 motki powinny nam wystarczyć na bluzeczkę taką z krótkim rękawem. Czytam o czym pisałyście. Karolina, podobna jest do Celeste. Też do Celesta, ale to jest od Langa, a jeszcze Lana Gatto miała 2 sezony temu. Angela Mariolciu, czy gdyby wziąć do malty mniejsze druty, to dzianina będzie nieprzeźroczysta albo mniej, bo na modelce chyba prześwituje. Tak, ona na modelce prześwituje, ta dzianina, ona jest bardzo lekka, bardzo, bardzo, to widać. To widać jak tutaj na skórę, widać się, prześwituje jej miejscami. Ale popatrzmy też na tą dzianinę. To jest maszynowo i to na pewno nie, to wiecie, na maszynie się zawsze i to jest prześwitujące. To prześwituje zdecydowanie. Jeżeli nie ma już w sklepie internetowym, a to trzeba być szybkim, to myślę, że w sklepach stacjonarnych jeszcze można zapytać, czy Rodi. Nie pamiętam, czy to było Rodi, Agajot. No jakoś tak te fashion, one szybko wylatują ich nazwy z głowy. Licytacja się zakończyła i wygrywa Mamusia Gosia 22 za kwotę 430 zł. I
Ja do tego dorzucam bardzo tematycznie w zakresie bluzeczki, jaką planuję dziergać, włóczkę arcy. To jest do 7 motków włóczki R. Dorzucam ten motek. Mamusia Gosia 22, skontaktuj się ze sklepem internetowym w celu domówienia szczegółów przejęcia tego towaru. Renata właśnie napisała, to był cupcake. Oczywiście, Renato, ty doskonale wiesz, o czym ja myślałam. Cupcake to cupcake plus lace i tu powstawały piękne bluzeczki. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj na przykład lace w kolorze do tego brązu, lace w kolorze brązowo-zielonkawym są i zielenie, i brązy. Tutaj do tego w różu, to jest delikatny kolor jasno-różowy, ma numer koloru 3723 i kolor ekry, i kolor jasno-różowy. Tutaj mamy beż, a tutaj szarość, czyli kolor jasno-szary by idealnie pasował. Mówię o lejsie, tak jak do cupcake'a się dołączało lejsy, to tutaj do tej też według mnie powstawałyby takie bardzo i puszyste, i delikatne włóczki. Nie, to był cupcake. Jurek pyta, czy to nie Portofino. To był cupcake. Malta. Pozycja numer 1. Lenka. Pamiętamy, Julia miała różową bluzeczkę, a ty coś niebieskiego. Tak, i ona jeszcze jedną dzierga bluzeczkę z tej włóczki. Zrobiła w odpowiednim czasie zapas. Minorka, następna z pozycji letnich włóczek Lany Gatto. Przepraszam, muszę się tutaj odnaleźć, tą minorkę. Muszę tutaj troszkę pożonglować. Zobaczcie. Minorka. Najpierw skład. Minorka to są motki 100-gramowe. W 100-gramowym motku mamy 280 metrów i w 65% składa się z bawełny, 23% włókno bambusowe i 12% to jest wiskoza. Włóczka jest wielokolorowa, ale w zakresie, ja to nazywam w zakresie jednego koloru, one się przesuwają, te kolory się w zakresie jednego i tutaj jest kolorystyka, jak widzicie, bardzo świeża. Takie kolory nazywam po prostu świeżymi. Tutaj jest modelka w sukience z tej włóczki. Kolory, w zależności jak będziemy dziergały, będziemy miały albo węższe te paseczki, albo szersze. Jeżeli bluzeczka jest w częściach dziergana, będą szersze przejścia, jeżeli na okrągło, będą węższe. Nitka jest bardzo przyjemna dla skóry za sprawą składu. I on odpowiada za to, że jest miła, delikatna. Na dzianiny dziecięce również się nada. Minorka. Pozycja fashion, kolor zielonomorski, kolor żółty, kolor niebieski, krewetka, krewetkowy taki łosoś, taki intensywny łosoś i tutaj kolor oliwkowo-zielony. To jest włóczka minorka. Patrząc na motek, teraz ile by należało mieć takiej włóczki na bluzeczkę? Tutaj mamy 280 metrów, czyli na bluzeczkę bardzo taką dopasowaną, dwa motki 560 metrów wystarczy, bez rękawów dwa motki wystarczą, ale jeżeli chcemy mieć rękawę, chcemy mieć ją dłuższą, no to minimum 3 motki należy mieć. Wtedy mamy 280 razy 3, to już wystarcza na takie trochę rękawka dłuższa, szersza. Na szerszą bluzkę to około 4 motków. To jest minorka. To jest włóczka minorka.
z różnych pozycji firmy Lana Gatto, to jest tak, że my wyselekcjonowaliśmy te pozycje, które zostały zamówione przez nas, ponieważ nam się spodobały. I następna z włóczek, którą Wam pokażę, to jest Majorka. O, proszę. Tylko odnajdę odpowiedni. Jest Minorka. Nie, to jest, miałam Majorki szukać. Jest. Motki są 100-gramowe. To jest taka informacja na dzień dobry. W 100-gramowym motku mamy 310 metrów. Jest to mieszanka bawełny i wiskozy. Bawełna i wiskoza przeznaczona jest na druty w rozmiarze 5. Oczywiście, że to jest tylko, my tak się tego szukamy, taka jest nazwa włóczki. Jest to tylko i wyłącznie sugestia producenta, bo według mnie piątka to jest, to są za grube druty do tej włóczki. Ja bym to przerabiała, patrząc na nitkę. Zobaczcie, patrząc na nitkę, to jest grubość dla mnie na czwórki. To jest grubość, to jest mniej niż tutaj mamy. Zobaczcie, arcy w przepisie jest dziergane na druty numer 4. Popatrzcie na czarnym tle. Arcy polecane jest na druty numer 4. A tutaj mamy włóczkę polecaną na druty numer 5. No i to właśnie to jest ta odpowiedź o tej grubości drutów, że należy zawsze sobie przefiltrować przez, tutaj nitka ma tak zwane kokonki, zgrubienia, pewne zgrubienia, tak, to tak właśnie jest specyfika włóczki. Arcy, która jest fantazyjną strukturą i w tym przepisie z książeczki jest cały projekt przewidziany na druty numer 4. Coś potwierdzę Wam. Jeszcze to jest też pewna informacja, czy właśnie o grubości drutach, bo o grubości drutów, bo to, że przepis mówi, że 4, ale każda z nas dzierga inaczej, więc tutaj jest próbka podana w przepisie. Na drutach numer 4 ściekiem gładkim prawym, czyli jersey prawy, dziergane na płasko, czyli raz prawe, raz lewe, 22 oczka i 36 rzędów ma nam dać 10 na 10. Jeżeli robimy próbkę, a wiecie, tutaj według mnie, jeżeli bluzeczka wyjdzie, że trochę jest szersza czy węższa, jeżeli tylko na nas pasuje, to według mnie to nie jest żaden, ona nie musi mieć dokładnie 52 cm, ona może mieć 51 albo 54 cm, prawda? To jest luźne, to jest, też należy podchodzić do dziergania raczej tak, na takim pewnym luzie, ale mówię o próbce, 22 oczka i 36 rzędów, ta bluzka, na drutach numer 4 to jest 10 na 10. Jeżeli wychodzi nam próbka taka, że te 22 oczka, że na 10 cm będziemy miały więcej oczek, to znaczy, że musimy wziąć mniejsze druty, albo na odwrót, to musimy wziąć większe druty. Karolina, robienie próbek, tylko takie wyjście Anna napisała. Karolina też napisała, Lang ma lepsze wyczucie w poleceniu grubości drutów z Lana Gatto, śmiało można brać o rozmiar mniejsze niż z etykiety. No i tutaj Wam pokazuję przykład, że to są włóczki, a to tak, a sama włóczka ma, dzianina będzie lejąca i chłodna ze sprawą wiskozy i ta wielokolorowość też będzie paskami, raz szerszymi, raz węższymi, w zależności czy na płasko, czy dziergana na okrągło. Bea napisała, witam, ja mam właśnie próbkę z Majorki. No tak. Karolina pyta, na jakich drutach dziergała Pani swoją chustę z Madary? Na drutach, powiem Ci Karolino, że ja do grubości drutów absolutnie nie przywiązuję. Ja zapominam o grubości drutów bardzo szybko, ale patrząc na grubość włóczki, jaka ona jest i 100 gramów, 200 metrów, to dziergałam albo na piątkach, albo na 5,5. Chusta może być troszkę luźniejsza, więc kierowałabym się raczej ku 5,5.
takich grubości drutów. No i tak, popatrzmy na kawałek dzianiny z włóczki Majorka. Majorka ma zdecydowane fragmenty błyszczące i to jest właśnie ten 30% wiskozy i to w tej, i tutaj w tych nitkach też to widać, te 30% wiskozy. A projekt od Lany Gatto na tę włóczkę to jest sukienka na szydełku. Taka bardzo kobieca, krótka. I też macie wtedy wyobrażenie, jak wyglądają kolory z danego przejścia kolorów w motku. Zostaje nam tutaj do skomentowania, do przedstawienia włóczka Kotlin. Kotlin ma dużo kolorów. I jako jedyna nie ma tego napisu fashion. Ona weszła do takiej letniej oferty na stałe, ale jaki będzie los, na ile sezonów, tego nie wiemy. I tutaj, zobaczcie, jest kolorystyczna, to jest mieszanka bawełny z lnem. I też nazwa nam mówi o tym, że jest to bawełna i len. Może jakiś kontrastowy kolor na tym czarnym tle Wam pokażę. Tutaj tylko odnajdę mój segregator z kotlinem. Tak, jest kotlin. Kotlin ma 50 gramów, 115 metrów. 80% bawełny i 20% lnu. Przeznaczona jest na druty numer 4 i według mnie tutaj w przypadku tej włóczki to tak, a nawet bym powiedziała, że 4,5. Włóczka jest mocno skręcona i tutaj można by z grubością drutów trochę wyżej pójść niż ta czwórka. Szukam, czy gdzieś niteczka tak wystaje wprost. Już Wam tutaj pokazuję, o tak. Włóczka Kotlin. Bawełna, jeżeli mamy we włóczce bawełna i len, to znaczy, że bawełna jest oczywiście niemercyryzowana w takim wypadku i to zawsze oznacza, że włóczka w dotyku może być taka lniano-szorstkawa, czyli trudno powiedzieć, co znaczy lniano-szorstkawa, ale kto dziergał z lnu, wie, o jaki efekt dotyku chodzi. Tutaj lnu jest, dla przypomnienia, 20%, czyli nie ma tego lnu dużo, ale jak gdy dotykamy motka, kotlin, nazywa się to tak, kotlin. To jest nazwa włóczki, kotlin. Bawełna od kotony i od lnu. 20% lnu w tym motku w połączeniu z bawełną jest wyczuwalne. Nitka jest delikatnie szorstkawa, nadaje się na letnie różne dzianiny i 50 gramów 115 metrów, ja to przy bawełnie, to dla mnie jest włóczka średnio gruba, czyli ona już nie jest takie, to już nie jest 50 gramów, to 160-150 metrów, tylko tutaj mamy tylko 115 i można to przerabiać na 4-4,5 na takich drutach. Kolorystyka, zobaczcie, popatrzcie na po pierwsze kawałek dzianiny, tutaj akurat ściek gładki prawy, ale włóczka nadaje się pięknie na ażury, będą na niej ładnie wyglądały ściegi ażurowe. Jersey, również ściek ryżowy na przykład, również. I tutaj są kolory, one są takie, nie ma intensywnych kolorów, no może tutaj poza tym żółto takim musztardowym, one są wszystkie tak delikatnie rozmyte, ale to jest pewien styl włóczek bawełniano-lnianych, że one mają takie kolorystyki, takie lniane. Angela, ten kotlin mnie zakotlinował, kocham len na lato, ciekawy jaki będzie po praniu.
Ta grubość drutów ma znaczenie, bo według mnie przy tej włóczce nie należy brać za małych drutów, tylko by dzianina była, nie była sztywna. O ten efekt mi chodziło. Żeby nie było sztywne, trzeba mieć grubsze druty albo poprzez wzór odpowiednio ażurowy to obejść ten. Oczywiście, że tutaj sobie można topy mieszać w różnych konfiguracjach kolorystycznych, jeżeli ktoś kocha na przykład takie, zobaczcie na to zestawienie, beżowy, kolor brązowy i kolor szaro-beżowy, takie naturalne zestawienie. Dorzucamy do tego kolor szary i to już wygląda tak. Zabieramy brązowy. Ja tutaj na przykład widzę takie topy, bawełniano-lniane topy, bluzeczki na lato. Angela prosi, Mariolciu, połóż proszę ten popiel jasny i ciemny razem. To chyba o to chodzi. Pięknie wyglądają, zobaczcie. To jest zestawienie, tutaj numery kolorów ułożę, żebyście widziały. 3691 i 3692. Jasny i ciemny kolor, ale tutaj, no, zobaczcie, no, turkusy, dwa turkusy. Kładę kolorami, byście widziały numery. A gdyby dorzuciłabym do tego niebieski, albo do tego bym dorzuciła różowy, widzicie pewne takie gry kolorami. Albo wyobrażacie sobie zrobioną bluzeczkę, gdzie zaczynamy naszą zabawę kolorem jasno-brzosowym, później przechodzi kolor ciemniejszy, później wchodzimy tym turkusem, a kończymy ciemnym turkusem. O, na przykład takie zestawienie. No, zabaw kolorami, to my tutaj uwielbiamy zabawy kolorami. Kotlin można łączyć z innymi włóczkami. I teraz mi taka przyszła do głowy pewna rzecz. W związku z jej takim odbiorem, po pierwsze grubością, 50 gramów, 115 metrów, można by ją dołączać na przykład do włóczek Noro. Z lino by można było połączyć langowym, wtedy mamy różne struktury nitek, ale też podobny skład włóczki, prawda? Tam jest len, tutaj mamy bawełnę i len, ale z motkami, letnimi motkami Noro do łączenia idealne, ponieważ jest taka w odbiorze surowa. No i to taka zabawa w kolory, w mieszanie, dołączanie. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś zestawienie, to powiedzcie, to ja tutaj do tego. A Angela, a jeszcze Mariolciu, jak ta jasna oliwka do tej szarości, do szarości, czyli pewnie o to chodzi. O tak, dla Angeli. Numery kolorów, żeby było widać. Zobaczcie. O tak i tak. 3691 to jest ten ciemny, 3692 ten jasny i ta oliwka 3700. Dobrze, odkładamy moteczki i przypominamy, że do środy te moteczki są z rabatem 15%, a ten żółty z jakim? Gabrysia, dla Gabrysi, ok, już szukam. Żółty, ja żółty, zobacz Gabrysiu, żółty z beżowym, już tutaj numery, żeby było widać. Z beżowym, ale do żółtego według mnie pasuje dużo kolorów. Żółty z szarym, to też jest pewien pomysł. Zobacz, Gabrysiu. Z łososiowym, zobacz, jest taki kontrast letni i charakterny. Żółty do turkusu. No tutaj, a z tym? Każdym, Gabrysiu, no może według mnie z każdym, żółty z oliwką, zobacz, z tym oliwkowym, 3700, ja go nazywam oliwkowym. Dagoga napisała z szarym, ciemnoszarym, tutaj z ciemnoszarym, jest zestawienie z ciemnoszarym,
Także, Gabrysiu, co ci, to zależności, co ty tam byś chciała więcej mieć do tego żółtego? Żółto, turkus, ciemny, szary, ładny. Z każdym albo z prawie każdym. Kontrola, co ja tutaj wszystko, czy ja tutaj wszystko pokazałam? Chyba tak. Został nam przegląd prasy. Dziękuję, z oliwkowym ładnie. W przeglądzie prasy mamy Sandrę Ekstra Dzieniny. Dekolty, jażury, sznureczki i wiązania. Tak jest reklamowana gazeta. I tutaj na okładce widzimy dużo dziurawych bluzeczek. Dużo ażuru dzieje się. Dzieje się i a te bluzeczki są bardzo prześwitujące. No i taki rzut oka do gazetki. Co w tej gazetce, co tam w trawie piszczy? Na dzień dobry kolor żółty wchodzi, czyli zobaczcie, tutaj ten kotlin, ta włóczka jakoś tak idealnie w te strony się wpasowuje, prawda? I nawet tutaj, jeżeli ktoś by pragnął pójść w tym temacie, to ja mu zaraz pokażę, że są, zobaczcie, podobne kolory. No i tak, i lecimy. Ściek gładki prawy, a na korpusie ażur i warkocze. Tunika, w której wzór, to jest wzór, który występuje na, fragment tego wzoru występuje na zakończeniu mojej chusty z Madary. To jest właśnie ten wzór. Model numer 3. Dużo żółtego, ciemnoszarego i szarego. Kardigan numer 4. Ażurowy. Troszeczkę jerseyu, troszkę. Dorzucone tak kosmetycznie. Numer 5 to jest sukienka. Sukienka, która jest dziergana różnymi wzorami. Trochę paska, trochę jersey. Tutaj ściek w kropki podnoszone, czyli podnoszone oczka. Tak, podnoszone. A tutaj jest ściek ażurowy, a na górze ażury. Zapinany kardigan z krótkim rękawem w różnych kolorach. Model numer 5 i 6. To są włóczki Langers. Ja już tutaj powiem Wam, z jakich to jest włóczek wydziergane. To jest akurat z włóczki Mulberry Silk, ta sukienka, piątka. A model numer 6 to jest włóczka Lino, czyli coś, co w E9 bardzo lubimy i mamy w całej gamie kolorystycznej włóczkę Lino od Langers, czyli 100% len. Ten kardigan zapinany z krótkim rękawem, zapinany na guziki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie posiadać długie rękawy do tego, albo na przykład takie za łokieć. Tutaj mamy model, w którym jest bardzo szeroki rękaw ażurowy i ta sama bordiura występuje na dole bluzeczki, a cała reszta to jest gładkie tło. Model numer 8. Rzecz, którą można wydziergać z wszystkich włóczek, jakie mamy. I z takich zimowych typu merino, jak najbardziej też można wydziergać. Z moheru to można wydziergać, albo z każdej letniej włóczki. Model numer 9-10 to jest bluzeczka i siata. Proszę, to jest włóczka Langers. Ja już Wam mówię, z jakiej to jest włóczki wydziergane. 9-10. 9-10 jest włóczki. Uwaga, uwaga, lino. Czyli lino jest reprezentowane w tym modelu już w. To jest trzeci model, prawda? Siatka i. To są dwa modele, i tam był jeden. Z włóczki lino. Różne kolory. Są przedzielone jednym stałym kolorem, czyli w trzech kolorach cała ta bluzeczka powstała. I później na ściągaczu jest ten kolor, który rozdzielał nam wszystkie paseczki. Numer 11.
taka siatka, prawda? Siatka, znaczy wzór siateczkowy w formie luźnego, szerokiego topu. Model numer 12 to jest właśnie ten okładkowy jeden z topów, top, który ma dużo, dużo wzoru ażurowego w sobie. Widzicie to? Tam się dzieje. No nie wiem, czy to są oczka tak zwane prute, ale na pewno pewne narzuty robione, które się później spuszcza tutaj w tym miejscu. Są spuszczane narzuty. Model numer 13 to jest, ja bardzo lubię taki styl dziań, w którym mamy festiwal różnych wzorów. I ażuru, i takie kosteczki, i dziurki, i później dziurki intensywniej. Zobaczcie, rękawy są poszerzane poprzez tutaj, jeżeli dziergamy je od dołu, poprzez zamykanie oczek na tych fragmentach oczek prawych. To tutaj są zamykania, by uzyskać węższy rękaw ku górze. Bardzo fajny pomysł na dzianinę, model numer 13. Model numer 14, no, taki ażurowy zwyklaczek. Ale co nie znaczy, że wzór jest, bluzeczka jest zwyklaczkiem, ale ażur jest według mnie do wykorzystania, na przykład też w chuście można by wykorzystać. Uważam, że ten wzór ażurowy potrzebuje jednolitej włóczki, bo według mnie nie widać jego urody na tych wielokolorowych paskach. To jest moje zdanie i tak zawsze w przeglądzie prasy wyrażam moje zdanie, że ten wzór wymaga jednolitej włóczki. I to jest model numer 15, to jest 13-14, coś tutaj się pomyliło, bo tutaj to jest model numer 14, a nie 15, bo 15 model jest tutaj, czyli na 14, szukamy 14. Z jakiej włóczki został wykonany? Jest to bluzeczka, zobaczcie, bluzeczka z bawełny quattro. Bawełna, i zobaczcie teraz na ten ażur. Ażur składa się z 20. Dlaczego ja mówię, że według mnie powinna tutaj być jednolita włóczka? Ponieważ nie widać tej pracochłonności tego ażuru, tych 23 rzędów. Jedno powtórzenie na wysokość to są 23 rzędy. I gdy ubierzemy to w paski, to tej gry tymi oczkami, tymi narzutami, tym zamykaniem nie będzie widać. No, takie jest moje zdanie, że ja to bym zrobiła z włóczki jednobarwnej. O tak, takie jest moje zdanie. Tam jest pytanie, czy ta narzutka siateczkowa jest robiona na drutach czy na szydełku. Już idę sprawdzić. To jest rzecz dziergana, powiedziałabym, z włóczki w typie flowersa, bo jest to 50 gramów, 50% bawełny, 50% akrylu. 100 gramów ma 375 metrów, druty około 4. Jest to rzecz dziergana na drutach, to nie jest szydełko. Tutaj mamy druty na żółce numer 4 i tutaj jest wykrój tego, to się tak ma. Tak ma, a tutaj bardziej też widać, jak pani w to jest ubrana. Idziemy dalej. Tutaj jest model 15. Bardzo na grubych drutach zrobiona bluzeczka. Z świetnym wzorem. I tutaj jest według mnie wykorzystany potencjał wzoru, bo na ogólny odbiór dzianiny bardzo często wpływa dobór włóczki do wzoru albo dobór wzoru do włóczki, w zależności co było pierwsze. No i tutaj to jest świetnie dobrane. Zobaczcie, bluzeczka niby tu się nic nie dzieje, a ma pewne smaczki. Tymi smaczkami są gładkie rękawy, na których występują paski w towarzystwie dziurek. Dziurki są przed paskiem i dziurki są za paskiem. Dziurki to ja mówię o takim dwa oczka prawe razem narzut, dwa oczka prawe razem narzut, o tym mówię. I tutaj jest, tu występują właśnie w takim oddzieleniu. Tutaj te kolory znów się powtarzają.
A tutaj mamy takiego zawadiaka, taki sznureczek, zrobiony pewnie na szydełku, żeby nie był za gruby, więc pewnie na szydełku. I przeciągnięty, podejrzewam, że tutaj gdzieś była zrobiona dziurka na guzik, na tak zwany guzik mała, żeby było jak przewiązać ten sznureczek. To jest w ogóle włóczek Langa, model numer 16. Popatrzmy na to, na model numer 16, bo według mnie jest jak najbardziej wart tego, by na niego popatrzeć. I tutaj mamy włóczkę lino, znów jest reprezentant włóczki lino. Później mamy włóczkę Marlene i już, Marlene i lino. Taki jest udział włóczek w tym wzorze. W tym wzorze. Plisa i-kordowa jest przygotowana plisa i-kordowa. Kto obserwował poprzednie programy Edziwiarki, co polecam zawsze oglądać jako serial, bo to one się zawsze gdzieś tam zapętlają i coś wynika z czegoś, to i-kord ćwiczymy intensywnie w projekcie zwanym Quasimodo, żartobliwie nazywanym Quasimodo. I tutaj, no i widzimy, to jest bardzo fajne z tym sznureczkiem, wygląda to zadziornie. Model numer 17, bluzeczka w paski, 18, szal do otulenia w liście. I model numer 19, jest to rzecz, która według mnie została zrobiona na szydełku, a co najmniej rękawy na szydełku są zrobione, a tutaj mamy ścieg zygzakowy. Model numer 20, odsłonięte ramionka i bardzo interesujący wzór, który można wykorzystywać też jako plisy na dole na przykład, a później samym jerseyem idziemy w górę. No tutaj jest taki z takim rękawkiem. Model numer 21-22 to jest komplet, bluzeczka, top i spódniczka. Bluzeczka, zwróćcie uwagę, że bluzeczka ma tutaj ściągacz na górze, bo ja bym na przykład zrobiła ramionczka, a tutaj jest na ściągaczu, te ramionczka wychodzą ze ściągacza. To też jest interesująca rzecz do podejrzenia, do takiego wykonania. Następnym modelem, model numer 23, luźna narzutka, eleganckie popołudnie, tak nazwane to jest w gazetce, w eleganckim, takim jasnokolorowym beżu. Model numer 24, bardzo interesujący ażur, to jest rzecz do zbadania, jak to się robi, ten 24, a zwróćcie uwagę, włóczka Langa, więc zaglądamy, co to za włóczka, bo to też jak wiemy, jaka włóczka i ją znamy, to też inaczej się patrzy na model. 24, kto zgadnie, jaka to włóczka? No więc jest to włóczka lino w modelu 24 i popatrzcie, to jest schemat ażuru na 23 rzędy. No jest troszeczkę tutaj popatrzenia, o co chodzi, bo tu z czterech oczek wyrabiamy trzy oczka, czyli coś tu się dzieje, w legendzie jest to opisane. 24, później mamy model numer 25, piękny sweter. I tutaj i on jest wielokolorowy, on jest dwukolorowy, ale i on ma paski, ale tutaj ten wzór ażurowy, mimo że jest na tej włóczce, która jest taka melanżowa, delikatnie melanżowa, to go widać. I tutaj wzór i włóczka bardzo ze sobą pasują. I te beżowe paseczki, które nawiązują do kolorystyki z tego melanżu. Tu jest całość dobrana, i wzór, i włóczka, i kolory. Dobrane to jest według mnie na piątkę z plusem. Model numer 26. Proszę, takie dziureczki w luźnym swetrze z nieregularnymi bokami. To jest model numer 26. Popatrzmy na jego wykrój. No i 27 to jest tytułowa dziurawizna, bym nazwała. Ale model numer 26, na jego wykrój, o co tam chodzi w tym wykroju? No to słuchajcie,
Wykrój przedstawia się w ten sposób, więc tutaj te ogony no, muszą gdzieś zwisać, więc te intensywnie zwisa ogon, jest asymetryczna, sweter z wydłużonym końcem, jest rzecz wydziergana z włóczki, która ma 60% akrylu, 25% lnu i 15% wiskozy, 50 gramów to 120 metrów i druty numer 4,5. Ja bym to wydziergała z włóczki lino. A do tego jeszcze w gazetce jest pokazane skos dekoltu w prawo i skos dekoltu w lewo, jak ładnie wykonać i też jak wykonać okrągłą plisę. Też są w trzech krokach pokazane. No i też możemy zerknąć, co się będzie działo w wzory i wykroje, które się ukażą. No to gołe plecy, sukienka i tutaj taka bluzeczka, więc to jest rzut oka. Jeszcze tutaj plis dekoltu w serek, instrukcja obrazkowa i plisa z biegnącym w górę oczkiem środkowym. Tu chodzi o to oczko, które zawsze jest na środku, tutaj. Tu. Taki to jest przegląd prasy w naszym niedzielnym spotkaniu na żywo. Klaudia napisała, dałabym dwie łapki do góry, ale się nie da, to dziewczyny musicie dalej wy poklikać. Jest praca do pokazania. Ja już idę tam. Już muszę się tutaj odnaleźć. I to jest od Angeli. Tylko odnajdę tutaj wpis. Wnusia w czapeczce do sweterka z Tsubame. Na wiosenne dni jak znalazł. Z jednego motka Tsubame wyszedł sweterek z kwadratów, czapka i będą skarpetki. I to, co widzicie, to jest czapka dla wnusi Angeli. Jak widać, modelka jest ubrana i no, jest zadowolona, tak mi się wydaje, że jest zadowolona. No i tutaj w następnym zdjęciu ten sweterek z elementów, które były pokazywane do Quasimodo, prawda? Ten tutaj mamy z Tsubame. A tutaj na szybko zrobiona czapeczka z cotton lace z Rico Design i chyba wnusia ją bardzo polubiła. Jeden moteczek i zostało sporo. Jeden motek włóczki cotton lace z Rico Design. Ja tutaj jeszcze widziałam pytanie, przepraszam, pojawiło się i zniknęło za chwilkę. Pyta Drost 8. Panie Mariolu, kiedy będzie pokaz nowych kolorów Linello, Pride i Paradise, bo pojawiły się nowe, a nie było jeszcze ich wizualizacji. One były, są na stanie, znaczy wizualizacji nie było, ponieważ zawsze coś wchodzi, bo to już są starsze nowości, a teraz są najnowsze nowości, więc, ale Linello... Postaram się, Drost 8, postaram się, Linello, Pride był pokazywany, tak mi się wydaje, że brązowy, czerwony były pokazywane, Paradise nie były pokazywane, to prawda, to tak z tych morza nowości, jakie, to jeszcze Silk Color nie był pokazywany, bo ja go mam ciągle w zanadrzu do pokazania, no to tak... Dużo u nas różnych nowości, one mają status najnowszych, troszkę starszych nowości. Dzieje się. Karolina, czy robiłaby Pani szal mozaikowy z jaka citrona? Czy szłaby Pani z tą włóczką raczej we wzór ażurowy? Ja za ażurami nie przepadam, ale czego się nie robi dla dobra dzianiny. To jest, Karolino, mozaiki są często tworzone z włóczek skarpetkowych, na przykład, znaczy... Nie wiem, czy grubość włóczki tu jest problemem, bo tutaj mamy 100 gramów 500 metrów. W jaku citronowym jest 100 gramów 500 metrów i on jest puszysty, więc te druty wcale nie muszą być 3,5. One mogą być tak w okolicy, myślę, czwórki, tak mi się wydaje, czy 75, może 4.
Czy szłabym w mozaikę z jaka, jeżeli tutaj mogę wyrazić swoje zdanie? To nie, dla mnie nie, ponieważ jak jest dla mnie włóczką, która pięknie występuje solo. Nic jej nie przyćmiewa, z niczym nie łączymy, nie mieszamy kolorami, nie odwracamy uwagi od piękna włóczki, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja mozaiki mogłabym dziergać z jednej włóczki wielokolorowej, a druga, bezpieczne tło, niekoniecznie będące jakiem, tylko takim na przykład merino albo mieszanka bawełna plus merino, czyli mówię o merinokocie. W tym kierunku bym szła, ale to jest tylko i wyłącznie, podkreślam, moje zdanie, bo to nie znaczy, że tego robić nie można, czy nie należy. To dla mnie jak citrona jest pięknem pokazywanym solo. Kiedyś pamiętam, była dzianina taka pokazana, jak z lejsem. Wyglądało to przepięknie, jak zyskał puszystości takiego luksusowego wykończenia, że tak powiem, poprzez dodanie lejsa. No to myślę, że zbliżyłyśmy się ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, że włóczki, które Kotlin, Majorka, Minorka oraz Malta. Zobaczcie, któraś wyspa mi się zgubiła. Tak, Malta są włóczkami objętymi do środy 15% rabatem. Korzystajcie, to są włóczki fashion od Lanegato, letnie. Wszystkie są wielokolorowe. Jeszcze tak mi się tutaj przypomniało, że też chciałam przypomnieć, że uzupełniliśmy kolorystykę włóczki Silki. To jest 100% jedwab, bo tu przygotowałam sobie kartę kolorów. Silki to jest 100% jedwab od Lanegato, 50 gramów ma, 214 metrów, jest to włóczka bardzo wydajna, nadaje się do łączenia z różnymi moherkami, wtedy mamy puszystość, mamy lejącą dzianinę i tutaj przypominamy, że po prostu jest uzupełniona kolorystyka włóczki Silki i to samo się stało z... z włóczką, która jest 100% wiskozą Sugar. To jest też uzupełniona kolorystyka włóczek z tej firmy Sugar. To tak, karty wszystkie pokazane. Jak zwykle. Prosimy Was o rączki w górę za nasz dzisiejszy program, jaki dla Was przygotowaliśmy. Kto chce dołączyć do dziergania ze mną tego, proszę napiszcie maila, w kupie raźniej będę wiedziała, że po tej drugiej stronie jest ktoś, kto nabierze te 110 oczek na truty numer 4 i będzie przerabiał różnymi ściegami. Na te letnie cztery włóczki rabat obowiązuje do środy, do tej środy, która teraz będzie. No widzicie, u nas się dzierga i mam nadzieję, że u Was też. I bardzo Wam dziękujemy za uwagę, za to, że byłyście z nami w to niedzielne przedpołudnie. Tych włóczek, które były tutaj dzisiaj pokazane, mówię o tej Fashion Lanegato, to już nie będzie, więc to jest takie i pierwsza i ostatnia minuta na konkretne kolory, jakie wpadły w oko. Jakby co, jeszcze są stacjonarki, które też mają te włóczki, więc... No i to przypominam, że w środę jest telefon zaufania od 16.00. Do 19 jest czynny. Ja tu widzę Ania H. Chciałabym ściągnąć od Ciebie pewien wzorek, zadzwonię w środę. No, mój telefon w środę od 16 do 19 jest czynny, więc zachęcam do kontaktu. W ostatnią środę udzielałam korepetycji w zakresie, jaki potrafiłam, w zakresie projektu humorystycznie nazywanego Quasimodo.
za dziś. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, subskrypcja, polubienie, łapka w górę, to znaki, komentarze, to znaki, że byłyście i Wam się podobało. No i żegnamy się w tą niedzielne już popołudnie, bo to już 13, więc myślę, że czas obiadów, rodzina gdzieś tam pewnie tupie nóżką i pogania, że obiad ma być, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo, dziergajcie i bądźcie z nami. Pa, pa!